Czy pani wiadomo, co z naszymi maturami, no bo jednak tej rady nie będzie i tak dalej, a my się o te matury nasze boimy, tak? No bo jednak każdy już ma plany, większość z nas ma plany na wakacje. No i chcemy do tych matur dostąpić zgodnie z terminem. Mogłaby pani nam odpowiedzieć na pytanie, co z tymi maturami każdy będzie? Dzień przynosi coś innego, nic wam nie odpowie na to pytanie. Nie powiem wam, czy matury będziecie mieli, czy nie będziecie mieli. Nie mam, że jesteś dla nas, wie pani, dodatkowy stres, no bo jednak stresujemy się przy maturach, a teraz nie wiemy nawet, co będzie. Stresujemy się nie tylko maturami, ale tym, co będzie z nami przez całe życie. Mamy rok w plecy, jeśli tą maturę nie przystąpimy. Chodzi tu o wystawienie naszych ocen ogólnie, podsumowujących naszą pracę w tej szkole przez 3 bądź 4 lata jako techników. Czy panie by mogły wystawić te oceny dla nas? Kuba, bardzo dobrze wiesz o tym, jak wygląda nasza praca. I dla mnie teraz działanie, do mnie bezpośrednio takie pytanie zadajesz, to zadaję do pani minister edukacji, do pana premiera, który z nami nie rozmawia i do wszystkich innych, którzy są za tą sytuację odpowiedzialni. Nie do mnie, Kuba. Ja nie zadaję tylko do pani pytania, do pani, ale do wszystkich strajkujących, którzy są obecni w szkole, bo pani nie jest tu jedyna. I dobrze wiemy, że są wszyscy nauczyciele, którzy mogliby nam te oceny wystawić, tak? Ja rozumiem, że popieramy strajk nauczycieli, tak? Rozumiemy postulaty, rozumiemy was, ale też chcemy zrozumienia od nas, naszego stresu, który i tak jest duży przez to, jaka jest matura, tak? Stresujemy się tym, że nasza przyszłość wisi i jest pod znakiem zapytania. Nie wiemy, co będzie, nawet nie wiemy, co teraz z nami jest tak naprawdę. Niektórzy nauczyciele się wyłamali i wystawili oceny, są to pojedyncze jednostki, tak? Które jakoś zrozumiały nas, podeszły do tego moralnie, i widzą nasz stres, tak? Nasze, co się dzieje z nami. My nie potrafimy się skupić, nie wiemy, czy mamy się uczyć, chodzić na korepetycje z niektórych przedmiotów, na te korki mamy sami się w domu douczać. Co mamy ze sobą robić właściwie? Czy przystąpimy teraz, czy w czerwcu, czy może w sierpniu, czy może mamy czekać do następnego roku? Ale Kuba, na to pytanie się nikt nie odpowie. Ja też nie wiem, co będzie ze mną, co będzie z moimi dziećmi, co będzie z moimi wakacjami. Nie wiem. To wszystko trzeba się przez jeden strajk, tak? Nie przez strajk, tylko my robimy to po coś. Tak jak i my. My jesteśmy tu po coś. Chcemy po prostu mieć normalną przyszłość. Mieć jak każdy rocznik przed nami i roczniki, które prawdopodobnie będą po nas. No chyba, że przez kolejne lata, co rok w rok będą strajki i matura nie będzie się odbywać. W takim razie dziękuję. Za 3 lata. To idziemy dalej. Z nauczycielami znamy się nie od dziś, tak? I podeszliśmy do tej rozmowy po przyjacielsku. Nie wszczynaliśmy kłótni ani my, ani oni. Oni powiedzieli nam swoje argumenty, my swoje. Zapewnili nas w sprawach wielu rzeczy, my ich, że udzielamy im tego wsparcia i po prostu z tym, co usłyszeliśmy, chcemy się teraz przespać. I zostaliśmy po prostu zaproszeni, że jeżeli mamy jakieś pytania na kolejne dni. Jakie to dni, jakie argumenty? Jednakże nie możemy podać argumentów ani dni. Wolimy się z tym przespać. Tak, naprawdę. Tak. Czy jesteście spokojniejsi, jeśli chodzi o wasze matury? To na pewno. Tak. Tak, to na pewno. To znaczy co? Będą matury, czy nie? Na to nie możemy jednoznacznie odpowiedzieć. To jest już w gestii rządu i tego, co się będzie w kolejnych dniach działo. Dziękujemy.